Cześć! Przedstawię teraz moje śniadanie. Zaprezentuję je w trzech wariantach kaloryczności. Jeden z nich będzie miał 300 kilokalorii, drugi 400, a trzeci 500. Różnice będą wynikać z wielkości porcji poszczególnych produktów. Śniadanie na dziś to owsianka na jogurcie. Do przygotowania śniadania w wersji 300 kilokalorii użyję 40 g płatków owsianych, to mniej więcej taka porcja. Można użyć płatków owsianych zwykłych lub górskich. Płatki należy namoczyć w gorącej wodzie, by zmiękły. 70 g jogurtu naturalnego 2% tłuszczu, to mniej więcej taka porcja. 60 g jabłka. 10 g orzechów nerkowca. Oraz 5 g nasion chia. Oto przygotowane śniadanie w wersji 300 kilokalorii. Do przygotowania śniadania w wersji 400 kilokalorii użyję 50 g płatków owsianych, 80 g jogurtu naturalnego 2% tłuszczu, 60 g jabłka, 15 g orzechów nerkowca oraz 10 g nasion chia. Oto przygotowane śniadanie w wersji 400 kilokalorii. Do przygotowania śniadania w wersji 500 kilokalorii zastosuję 50 g płatków owsianych, 100 g jogurtu naturalnego 2% tłuszczu, 60 g jabłka, 25 g orzechów nerkowca oraz 15 g nasion chia. Oto przygotowane śniadanie w wersji 500 kilokalorii. Oczywiście dla smaku można dodać odrobinę ksylitolu bądź erytrytolu. Teraz omówię wpływ poszczególnych składników przygotowanego śniadania na nasze zdrowie. Płatki owsiane zawierają beta-glukany. Związki te wchodzą w skład rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego. Usprawniają one perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciu. Płatki owsiane wpływają także korzystnie na układ nerwowy. Dzięki obecności witamin z grupy B i magnez. Jabłko jest źródłem pektyn, frakcji rozpuszczalnej błonnika pokarmowego. Pektyny, podobnie jak beta-glukany, usprawniają pracę jelit. Warto także wspomnieć, iż wiele dowodów wskazuje na skuteczność regularnego spożywania jabłek w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Jogurt zawiera sporo wapnia. Pierwiastek ten jest niezbędny dla zdrowia naszych kości i zębów. Jest także często źródłem bakterii probiotycznych. Usprawniają one procesy trawienne oraz wypierają szkodliwą mikroflorę z jelit. Orzechy nerkowca zawierają sporo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, czy miedzi. Nasiona chia są określone mianem superfood.
Nie bez przyczyn. Zawierają bowiem multum składników odżywczych. Niekiedy w bardzo dużych ilościach. Chociażby błonnika lub kwasów omega-3. Kwasy te wpływają korzystnie na układ krążenia. Śniadanie w wersji 500 kilokalorii ma szczególnie korzystny wpływ na oczy, wzrost i rozwój kości i zębów, mikroflorę jelitową, ciśnienie tętnicze, skórę, włosy, paznokcie oraz układ krążenia i nerwowy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.